Podejście numer dwa do nagrywania, bo za pierwszym razem coś się złego stało. Hej, witajcie! Nie umiem vlogować, nigdy nie vlogowałem wcześniej, no ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. Więc LA, Los Angeles, usiądźcie grzecznie obok. I w sumie pierwszy dzień. Mamy obecnie godzinę, nawet sprawdzę, bo nie mam pojęcia. Jest obecnie 17.50, jest poniedziałek obecnie, i dopiero od jutra w sumie zaczyna się testowanie. No, właśnie, no właśnie, testowanie. Więcej nie wiem, więcej nie mogę powiedzieć, i tutaj będzie to bardzo śmieszne. Dzisiaj właśnie nawet o tym gadaliśmy z chłopakami. To jest to, nawet zanim tutaj zacznę opowiadać o całym dniu, bo wczoraj też jeszcze było, co w sumie o tym nie opowiadałem. Byliśmy w Cheesecake Factory w takim centrum Irvine. I kurde, żarcie jest naprawdę bardzo dobre. I tak właśnie zawsze się kojarzy, że Ameryka, jakieś złe składniki i tak dalej, ale kurde, jedzenie tutaj jest mega dobre i wszystko, co na razie jadłem, było tak mega dobre. Dzisiaj nawet mieliśmy obiad w takiej typowej sieciówce, można powiedzieć, jeśli chodzi o burgery. I kurna, o chyba się skaleczyłem, to niedobrze, no ale <laughs> to też było takie dobre. Nie wiem, porównuję z jakiegoś maka, czy, czy, czy czegoś innego, to nie ma nawet porównania, było takie dobre. Ale właśnie wróćmy do dzisiaj. Siadanko normalne, byliśmy potem na siłowni. Tutaj z Dalkorą będzie taki jeden fragment, chociaż źle się nagrał, więc nie będę tej całości pokazywał, ale wrzucę jakieś takie po prostu pomniejsze fragmenty w międzyczasie. To pewnie tam jakieś w późniejszej części filmu. Potem właśnie byliśmy z chłopakami po prostu w targetcie, czyli do, do supermarketu kupić jakieś rzeczy. Ja sobie kupiłem e, żeleckie, którymi się już się ładnie pociąłem. Widziałem jakieś najtańsze za 5 dolarów, i w sumie to nie był dobry wybór. Można było wziąć coś jakiegoś normalnego, jakiegoś normalnego Gilleta No ale tutaj, ewentualnie, hej, jakby tego leeł web to muszę znaleźć jakiś sponsoring, żeby tutaj walnęli mi jakieś fajne ten, fajne produkty. Ale tak. Najważniejszy punkt, który miałem dnia, do którego dążę, i w sumie powinienem od razu do tego przejść. Udało się dzisiaj spotkać Bladsheeda, czyli w sumie jednego z głównych community managerów Diablo 4 i w ogóle Diablo całego. Jest to też, można powiedzieć, dość stary content creator. Jeśli ktoś z Was grał więcej w Diablo 3, to na pewno Bladsheeda musi kojarzyć. Jeśli ktoś grał w Diablo 3 więcej i patrzył na jakieś rzeczy na YouTube i Bladsheeda nie zna, to naprawdę dziwne. Goście tutaj naprawdę bardzo przyjemny, od zawsze lubię go oglądać, i teraz też, no po prostu nawet okazja, żeby go spotkać, to jest tak no dla mnie jako twórcy treści, no ale dla mnie to jest jak po prostu fan, kiedy spotyka swojego twórcę treści, więc bardzo fajnie, goście jest mega chillowy. I też sobie nawet poruszyliśmy parę takich fajnych tematów, to właśnie o czym mogę powiedzieć, jak na przykład dla, dlaczego przestał w ogóle tworzyć, kiedy dołączył do Bizarda. No i to też właśnie dobrze pokazuje to, z czym ja teraz będę miał problem. Tworzenie kontentu z obecnością. Wersji gry, kiedy znasz już kolejną wersję gry, jest naprawdę bardzo trudne i niesatysfakcjonujące. Plus jeszcze powoduje, że jeśli na przykład wiem, że coś jest naprawione, to też nie mogę na to narzekać aż tak bardzo jak osoby, które na przykład nie wiedzą tego, że to będzie naprawione. Więc od razu też wychodzi na jakiegoś Sheila, na jedną osobę, która właśnie tutaj zbyt pozytywnie na wszystko patrzy. Ja i tak już dostaję strasznie dużo hejtu za to, że jestem zbyt pozytywny. Ogółem po prostu jestem pozytywną osobą. No ale właśnie jeśli wiesz to, co na przykład ja się pewnie jutro dowiem bardzo dużo fajnych rzeczy odnośnie tego, jak będzie gra wyglądała w przyszłości. No i też przez to będę o wiele bardziej pozytywny. Jeśli wiem, że za dwa miesiące coś zostanie naprawione, coś będzie dodane, coś będzie fajniejsze, to też o grze będę miał o wiele bardziej pozytywne zdanie. I naprawdę trudno jest tworzyć content na obecną chwilę, jeśli znam już jej kolejną wersję, którą też nie mogę się podzielić. Więc też ciągłe sprawdzanie, co wie publika, a co ja wiem, też bywa męczące, Jest też tutaj nawet fajna to była rozmowa. No, oczywiście tego nie nagrywałem ani nic, więc tutaj nawet nie mamy zdjęcia, w sumie o tyle yy, trochę w sumie żałuję, że nie, nie, nie zrobiliśmy, bo... Bo będziemy się widzieć z Rubenem praktycznie każdego dnia, więc też tak jakoś do głowy mi nie przyszło, żeby. hej, trzeba zrobić zdjęcie i tak dalej. Ale w sumie zdjęcie z, tak, z takiego typowego obiadku to zawsze fajna sprawa. Nie wiem, ten, staram się właśnie jak najwięcej robić zdjęć, tego wszystkiego pokazywać. Mogę nawet tutaj lekko zmienić Wam scenerię, żebyście sobie tutaj ładnie widzieli. Chociaż teraz będzie trochę gorzej słońce na mnie, ale o, ja akurat mam do, dosyć w miejsce miejscu pokój z wyjściem na ulicę, ale naprawdę, kurde, Kalifornia, Kalifornia mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie jest tutaj też Los Angeles, bardziej Irvine Taka, można powiedzieć, bogatsza dzielnica, ale kurde, robi robotę, robi robotę naprawdę Zleciłowo, bo w moim telefonie nie mogę obracać ekranu, w sensie dać tylniej kamery w trakcie nagrywania Więc będziecie tam widzieć bardziej przebitki w trakcie mojego gadania Ale jest pięknie, jest fajnie, widać właśnie stąd, mam nadzieję, że teraz Wam pokazuję takie góry z mojego pokoju, i tak jak na przykład ta ulica nie jest zbyt piękna, żeby wam pokazywać tę ulicę, ale kurde, te góry z tyłu i to wszystko to naprawdę, naprawdę robi robotę. I też, że mam okazję być w tym miejscu, jest dla mnie niesamowitym przeżyciem, niesamowitą okazją. E, naprawdę, może nie aż spełnienie marzeń, ale coś takiego naprawdę dla fabuły, <laughs> bardzo ciekawego. E, o czym mogę jeszcze powiedzieć? No właśnie, o czym mogę jeszcze powiedzieć? Ja bym wam powiedział o wszystkim, no ale wszystkiego nie mogę powiedzieć. Dzisiaj tak, pierwszy dzień, spokojnie, czekamy na resztę. Ja przyleciałem w niedzielę na wieczór, a raczej ciężko powiedzieć na wieczór. Byłem 26 godzin w podróży, ale w sumie jak wstałem o trzeciej, no to już o 15 byłem tutaj. No ale w strefie czasowej, to wszystko, no to yy, o tyle śmiesznie to, to się liczy. Więc no. Dalsza część jutro już będę wiedzieć też o wiele wiele więcej będzie zdjęcie statuą Lilith będzie pokazane tam yy, będzie zdjęcie tutaj jak pokazuje swój Nick no i zobaczymy hejo. widzimy się kolejnego dnia no i kolejnego dnia jak widzicie nie było jestem już u siebie oczywiście w Polsce tak jak ktoś się śmiał w polskim biurze Blizzarda Lekko zmieniłem ustawienie kamery, yy, tak żeby było ciekawiej, pewnie sobie coś walniemy tutaj na całą ścianę, żeby to było ładne, yy, wciąż tutaj ładnie widać te zabaweczki, coś tutaj będę, będę gotować. Ale tak, najważniejsze, jak podoba mi się w USA, było naprawdę bardzo fajnie, sam tutaj lot, sam przyjazd, tak jak też w sumie widzieliście w filmie, Okolica, wszystko było super. Nie było zbyt dużo bezdomnych dookoła, więc y, akurat trafiło mi się bardzo dobrze. <laughs> Miałem y, nie aż takie typowo amerykańskie doznanie z tego, co słyszałem obecnie. Mówiąc oczywiście o samym wyjeździe do Blizzarda, no bo to chcecie słyszeć. Mam parę takich spicy rzeczy, z którymi mogę się podzielić, więc o tym teraz opowiem. W pierwsze, w ogóle, co ja tam robiłem. Zostałem zaproszony przez Blizzarda do ich głównej siedziby w Irvine w Kalifornii. Po to, żeby sprawdzić część rzeczy wcześniej i dać odnośnie ich feedback, aby też tutaj mieli informacje o tym, co się podoba, a co się nie podoba. Większość dnia to było takie typowe, trochę korpo. Prezentowali nam rzeczy, potem graliśmy i dawaliśmy feedback. No, dość prosta sprawa. To, co wy pewnie chcielibyście wiedzieć, no to to, że rozmawiałem z deweloperami Barbarzyńcy, zarówno z tymi, którzy tworzyli nowe rzeczy, jak i tymi, którzy obecnie zajmują się z grą. Mogę mi opowiedzieć wszystko odnośnie tego, co uważam obecnie, że jest złe w grze, co było obecnie dobre w grze, też tutaj oczywiście nie skupiając się tylko na złych rzeczach, to, co było fajnego z nową zawartością. Więc tutaj myślę, że o ile się mnie posłuchają, to o barbarzyńcy nie musimy się martwić. Co było jednak moim najlepszym doświadczeniem? Był jeden moment, w którym po prostu grałem sobie i deweloper przyszedł popatrzeć co ja robię i takie Ej, daj mi chwilę I wziął po prostu, skopiował moją postać Żeby sobie nią pograć później, no bo był aż tak bardzo zdziwiony Był no niemalże zaskoczony tym co stworzyłem, jak właśnie można zajebistą postać zrobić Więc... Yy, zobaczymy co oni z tym wykombinują w ogóle było, było, fajnie, było fajnie no Ciężko mi powiedzieć coś więcej niż to, że było fajnie już w czwartek Campfire Chat i dowiecie się tam naprawdę bardzo dużo rzeczy, które kompletnie zmienią grę, więc jak najbardziej wbijajcie na stream o 20 do mnie, gdzie będziemy to komentować. I też będzie to najbardziej stacked Campfire Chat, mamy Adama Fletchera, głównego community managera Diablo, Mamy Charlesa, który jest głównym game po prostu designerem, no taką jedną z najbardziej potężnych osób yy, tak umysłowo w całym teamie Diablo. No i też Aislinn Hall, chyba nie widzieliście jej wcześniej, ale to jest też główny system designer i naprawdę spoko babeczka, która też bardzo gierkę ogarnia. Więc o ile wam to wszystko fajnie zaprezentują, więc ten Campfire będzie naprawdę hmm... chyba dobre słowo to będzie kontrowersyjne. Więc na pewno chcecie go obejrzeć. Podsumowanie będzie oczywiście na moim kanale. Strzelam, że na innych kanałach też, bo będzie to tak kontrowersyjne, że dużo osób będzie o tym rozmawiać. Picker Poison. Jeśli podobał Wam się vlog, ta część taka vlogowa, no to też oczywiście dajcie znać w komentarzu. Pierwszy raz takie coś robiłem, nie wiem jak takie coś się robi, ale spróbowałem tak trochę też coś pokombinować po swojemu, więc yy, trochę mało zdjęć, trochę mało wideo. Tak jak teraz to wszystko patrzyłem, to w sumie na no tak długi materiał jaki zrobiłem teraz, to trochę nawet za mało tego wideo robiłem. Trochę taki niezadowolony z tego jestem, że mogłem więcej. Ale no, pierwsza kota zapłoty, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, subskrypcja, lajk. Like. Widzimy się w kolejnym filmie albo na Twitchu. Hej, bajo, pa, pa. bądźcie siebie. Cześć.